Witam, moim gościem jest Marcin Samsel, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Cześć Marcin. Witam Cię Gabryś, witam. Chciałbym sobie porozmawiać o zbliżającej się drugiej już rocznicy wydarzeń z Gdańska, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i no, śmierci pana prezydenta Pawła Adamowicza, bo wiem, że zajmowałeś się tym dosyć dużo. Poświęciłeś na to czasu, zarówno na swojej stronie MSA 2012. Wielu wywiadów też udzieliliście mediom. Zacznijmy może od początku. Wiadomo, że nie była to impreza masowa pod kątem ustawy o imprezach masowych. Czyli nie było kierownika bezpieczeństwa, nie było odpowiedniej ilości służby. Czy według Ciebie takie imprezy powinny być z automatu imprezami masowymi? Traktowane jako imprezy masowe? Wiesz co, ja tą sprawą niestety zajmuję się praktycznie od 2 lat. Znaczy ona dosyć często do mnie nie wraca w różnych wersjach, więc no sporo o niej wiem. Żyję nią. Tak, dużo analizowałem. Znaczy ja nigdy nie ukrywałem i do tej pory się zastanawiam, dlaczego ta impreza została tak sklasyfikowana, a nie inaczej, czyli według kodeksu ruchu drogowego i zajętości pasa ruchu w sposób szczególny, ponieważ no spełniała wszystkie przesłanki do tego, żeby być imprezą masową zgodnie z ustawą. Teoretycznie był wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, oczywiście nie w tym znaczeniu ustawy o bezpieczeństwie imprez jakby masowych i odpowiedzialności. Natomiast pamiętajmy też, że no właśnie kodeks ruchu drogowego w tej kwestii jakby w jednym ze swoich artykułów odnosi się do tego, że przepisy ustawy o BIM w kwestii bezpieczeństwa odnoszą się do różnego rodzaju imprez odbywanych właśnie w formie zajętości pasa ruchu w sposób szczególny. Natomiast no, moim zdaniem to powinna być masówka bez 2 zdań. Właśnie wspomniałeś o przepisach ruchu drogowego. Możesz to rozwinąć? Ustawa została zorganizowana według kodeksu ruchu drogowego i zajętości pasa drogi w sposób szczególny, tak brzmi ten artykuł. Jest to taka furtka, która tak naprawdę, mówmy szczerze, no to jest przepis, który został stworzony po to, żeby można było w miarę sensownie odbywać tam imprezy, które z rangi swojej skomplikowania czy przebiegu trasy, na przykład wyścigi kolarskie, biegi różnego rodzaju uliczne i tak dalej. No ciężko by było zorganizować maraton na przykład jakiś w Krakowie, w pięknym Krakowie, w którym mieszkasz i który strasznie mam ochotę odwiedzić i dlatego czekam już, żeby znowu móc tam pojechać. No ciężko by było zorganizować maraton w Krakowie na 42 km, tak? I zrobić z tego cały teren imprezy masowej. W związku z tym wymyślono taki przepis właśnie o zajętości pasa ruchu w sposób szczególny, który miał to umożliwiać. Natomiast tamten finał to był koncert na grubo ponad tysiąc osób w jednym miejscu. Tak, oczywiście targ węglowy, na którym odbywał się ten koncert, to jest pas drogi. Ja też tylko uzmysłowię wszystkim, proszę pamiętać, że jakby pas drogowy to wcale nie musi być miejsce, gdzie muszą się poruszać samochody. Wręcz przeciwnie, może być dopuszczone do ruchu z ograniczonym ruchem kołowym. To może być ruch rowerowy tylko na przykład, a to też będzie wtedy pas ruchu. Natomiast no, myślę, że to było takie pójście na łatwiznę trochę, o tak to nazwijmy. Czyli mówisz, że to mogło dojść do bagatelizacji bezpieczeństwa? Nie, myślę, że bardziej skrócenia formy, nie tyle co bagatelizacji. Znaczy, wiesz co, ja nie chcę tego aż tak w tych argumentach oceniać. Ja już ci raz podczas naszej rozmowy wyjaśniałem, że ja jestem zwolennikiem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ona powinna być zmodyfikowana już dawno,
ustawa z 2009 roku. Tam jest wiele elementów do poprawy, ale nie zgadzam się z moimi kolegami, którzy mówią, że to jest w ogóle beznadziejna ustawa. Nie, ja sobie, ja prowadzę badania i zgadzam się z raportem NIK-u, wiem, co raport NIK-u zawierał na ten temat. To były moje też przemyślenia dużo wcześniej. Ja wiem, że bez tej ustawy to dopiero w ogóle myśmy pod względem bezpieczeństwa imprez mielibyśmy wolną amerykankę w tym kraju taką, że na imprezach po byliby organizatorzy, którzy na imprezach po 20 tysięcy ludzi mieliby trzech ochroniarzy, tam jednego ratownika medycznego i to jeszcze z apteczką z samochodu osobowego i to by było całe zabezpieczenie, a jakby przyszło co do czego, to nie byłoby jednego, który był spójnym organizatorem. Także ja jestem zwolennikiem ustawy, oczywiście ona wymaga jakichś tam pewnych poprawek, natomiast musi być, bo wiem, jakie patologie i tak mamy pomimo tej ustawy. No. A relacja pomiędzy organizatorem a agencją ochrony? Chodzi mi tutaj już też właśnie połączenie już zwłaszcza na przykładzie właśnie finału Wielkiej Orkiestry. Czy tutaj czegoś zabrakło pomiędzy organizatorem a agencją ochrony? Znaczy w moim mniemaniu zabrakło przede wszystkim jednego. To nie tylko przy tej imprezie. Ja badam często różne, audytuję imprezy, wiele gmin mnie prosi o jakieś audyty bezpieczeństwa na ich imprezach w tym zakresie. Niestety problem jest taki złożony i bardzo ogólny, czyli organizatorzy mają bardzo duże zaufanie do agencji ochrony, w związku z tym ich prawie w ogóle nie kontrolują. Stąd na tym rynku, gdzie tych agencji ochrony jest, dzisiaj założyć agencję ochrony i mówić, że się chroniło imprezę masową i tak dalej, to jest po prostu bardzo łatwo. Ja się zawsze śmieję często z moimi kolegami, ponieważ bardzo często na przykład spotykam ludzi, którzy wszyscy organizowali Euro 2012 w Polsce i wszyscy zajmowali się bezpieczeństwem tej imprezy i to ja już masę takich osób spotkałem, więc tak samo jest właśnie z tymi agencjami ochrony, ich jest bardzo dużo, a takich naprawdę dobrych, liczących się i poważnie podchodzących do tematu niestety jest niewiele i to jest zasadniczy problem, a z drugiej strony organizatorzy mają olbrzymie zaufanie do tych agencji wszystkich ochroniarskich i dla nich to jest w ogóle ten, a ja zawsze tłumaczę, że to jest usługa jak każda inna, niczym to się nie różni od wynajęcia firmy do postawienia sceny, oświetlenia i tak dalej, które rozliczają z tego, jak oni to wykonują, tak samo mogą kontrolować agencje ochrony, a jak nie mogą, to niech zatrudniają do tego ludzi. Niestety, bezpieczeństwo to jest zawsze koszt. Znaczy, na tym się nie zarabia, to zawsze kosztuje, nie? W związku z tym, jak to jest tylko koszt dla organizatora imprezy, to łatwo się tnie koszty, zwłaszcza jak nie ma na tym straty jakiegoś przychodu, więc taka chęć niestety tych zwłaszcza małych organizatorów, tych robiących takie malutkie imprezy jest naprawdę bardzo duża. My dzisiaj mamy w Polsce olbrzymią gabryś patologię w imprezach, dlatego ja już nawet ich nie nazywam często imprezami masowymi. Ja bardzo dużo w ramach mojej szkoły EMSA 2012, ośrodka szkoleniowego, robię szkoleń dla organizatorów imprez właśnie, czy ośrodków kultury i szkole już nie tylko z imprez masowych, ale przede wszystkim szkole jakby z imprez o charakterze publicznym, takim, gdzie właśnie jest 300-400 ludzi, ale to, co się już nasłuchałem i nazbierałem podczas tych 30 paru szkoleń, bo już tyle przeprowadziłem w całej Polsce, to oj, mógłbym nie jeden sąd zawalić tymi sprawami. Na całe szczęście na moich szkoleniach, co stało się w Vegas, zostaje w Vegas, więc tego nie wracam, natomiast to są bardzo ciekawe historie. Znam imprezę na przykład dla twojego fanu. No, znam imprezę, na której było po 10 tysięcy ludzi, byli strażacy, policjanci z okolicznych, były takie gminy, a impreza zakwalifikowana oczywiście jako tam na 900 osób. No, wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze i bezpieczeństwo, to co mówisz, że bezpieczeństwo kosztuje. Bezpieczeństwo kosztuje, a bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wiesz, dopóki się nic nie stanie, to jest fajnie. Nie? Natomiast przychodzi taki dzień, gdzie
I zaczynają się robić schody i problemy, a to nie o to, chodzi. Nie? A tutaj akurat właśnie już, skoro już przyszliśmy na Agencję Ochrony i służby porządkowe, to tutaj na, przygotowując się do rozmowy z tobą, natrafiłem na twój LinkedIn i tam wspomniałeś o, umieściłeś zdjęcie firmy właśnie, która zabezpieczała, chyba wiesz, o którym zdjęciu mówię. Ja mam więcej. Zdjęcie, linka wrzucimy w opisie, żeby każdy mógł zobaczyć, o co chodzi. No dosyć mocno się tam przyjechałeś, umieszczając to zdjęcie. Wydaje mi się, że nie wiem, czy to miało na celu... Właśnie, co miało na celu umieszczenie tego zdjęcia? Gabryś, znaczy od tego momentu ja generalnie w ogóle od tego wypadku 2019 roku, no wiesz, no teraz może w czasach pandemii trochę dostałem mniej, bo tych imprez było mniej, natomiast ja średnio w tygodniu dostaję 10-12 zdjęć czy filmów z różnych imprez, od różnych ludzi z tej Polski, z południa, tam gdzie szkole, jakichś zaprzyjaźnionych pracowników ochrony, ludzi, których szkoliłem, czy nawet już pracowników miejskich, którzy przysyłają mi takie różnego rodzaju kwiatki. Więc ja mam naprawdę pokaźną liczbę, już chyba tam ostatnio liczyłem, 13 tysięcy plików się znalazło, czyli 13 tysięcy różnego rodzaju zdjęć swoich, obcych i tak dalej, z różnych imprez. I ja mam wiesz, no, różne najróżniejsze kwiatki. Natomiast no, wychwytuję patologie, staram się wychwycić różnego rodzaju patologie właśnie też w agencjach ochrony. Znaczy no, taką podstawową tą związaną z tą agencją ochrony, między innymi, która chroniła WOŚP. Dla mnie największą patologią tego wszystkiego pewnie jest fakt tego, że byli tam po prostu ludzie przypadkowi. Ludzie, którzy, ja już nie mówię o jakichś w ogóle formalnym uprawnieniach do tej pracy, ale ludzie, którzy praktycznie byli tam pierwszy raz w pracy w charakterze pracownika służb informacyjnych i porządkowych. Nie mieli żadnego doświadczenia, nie mówiąc już o totalnym przygotowaniu. Znaczy, ja za dużo lat już, bo ponad 26 lat już w tej branży jakby siedzę i ja dobrze wiem, że to nie jest praca, zwłaszcza dzisiaj przy złożoności imprez. Nie? Jeszcze wiesz, jak to małe dożynki na 300 osób, jeden koncert ci disco polo, to nie jest problem. Natomiast przy imprezach na kilkanaście tysięcy ludzi to naprawdę no nie wszyscy się do tej roboty nadają. Pewne umiejętności trzeba posiadać. Ja po tych 26 latach naprawdę, jak już idę na mecz, czy idę na jakiś koncert, naprawdę wiem, kto widać, że jest pracownikiem ochrony, czyli kto może się nazywać ochroniarzem, agentem ochrony, czy ten, a kto jest zwykłym, nie wiem, tam cieciem, polerem, czy tam stójkowym, no, wieszakiem, no, z kamizelką z napisem służba informacyjna, a nie daj Bóg, są tacy, którzy w ogóle nie mają żadnych uprawnień, a są służbą porządkową. Między innymi tak było na imprezie w Wośpiu. Tam gaz, który został zresztą użyty wobec zatrzymanego, użyła osoba, która kompletnie nie miała do tego uprawnień. I ten gaz użyła też, gazując zresztą swoich kolegów swoich kolegów, użyła nieprawidłowo. Więc to są niebezpieczne elementy, no, które kiedyś mogą doprowadzić do kolejnej tragedii. Czyli uważasz, że chodzi tu też o szkolenia, tak? Masz na myśli, że powinny być lepsze szkolenia? Po pierwsze lepsze... Jakaś selekcja osób do po pierwsze, tej pracy? Lepsze szkolenia, to jest raz. Mój rekordzista u mnie na szkoleniu, miałem taką osobę, pozdrawiam, bardzo dobry ochroniarz, nomen omen. Również pod względem warunków fizycznych. Przepracował na imprezach masowych 10 lat. Nikt nigdy jeszcze nie sprawdził, nikt wtedy nie sprawdził jeszcze jego uprawnień. Dopiero u mnie nabył je w sposób jakby legalny. Ale to szkolenie to jest raz, czyli jakby nabywanie tej... Nie, mi się często zdarzają też ochroniarze, którzy mówią, moje najlepsze umiejętności, moja wiedza to moja praktyka. Tyle, że popełniają na przykład standardowe błędy, albo później jest tak, że nie znają nawet podstaw prawnych, nawet wobec podstaw prawnych swoich, na jakiej podstawie pracują. Co też widać teraz w konsekwencjach ilości spraw, na przykład
kierowanych przez policję do sądów przeciw ochroniarzom. Natomiast z drugiej strony największy chyba problem to są jednak agencje ochrony, które nie weryfikują swoich ludzi, tak? Zatrudniają kogokolwiek, taką sztukę dla sztuki, byle było, byle tanio i tak dalej, nie? To jest największy problem. Znaczy jakby ilość tych agencji ochrony i chęć tego, że takich naprawdę poważnie podchodzących do tematu, dbających o swoje dobre imię firmy, dbających o jakość, a jakość to w agencjach ochrony to są ludzie, to jest nic innego, to jest jakość, zwłaszcza na imprezach masowych, to niestety takich poważnych agencji jest mało. A powiedz mi, wracając do właśnie już tak bardziej bezpośrednio, chodzi mi o element sceny. Uważasz, że na scenie powinien być ochroniarz przy prezydencie? Mówię, nie ochroniarz z agencji, tylko prywatny ochroniarz prezydenta. Nie. Nie? Nie, znaczy podstawowa rzecz. Scena jest zawsze newralgicznym miejscem. No jest taką strefą jakby zero. To jest tak jak na meczu masz, nie wiem, strefę szatni czy murawę. I tak przyjmujemy to na koncertach, jest to oczywiście scena i backstage. I to w związku z tym powinno nieść. Robiąc analizę ryzyka do takiej imprezy, do imprezy koncertu, no jakby nie rozpisujesz tego, że na zasadzie, że właśnie, nie wiem, na scenę wejdzie ktoś i dźgnie nożem jakiegoś tam gościa, tylko piszesz zagrożenia związane ze sceną, na przykład pożar sceny, ale też tu bardziej trzeba przyjąć pod uwagę to, że podczas tego koncertu, kiedy wchodzi na tą scenę na małą powierzchnię dużo ludzi, będą tam zimne ognie, jest tam ruch, to już jest niebezpieczeństwo dla tych ludzi, którzy są na tej scenie. W związku z tym ta scena powinna być inaczej jakby chroniona. Problem polega na tym, że w tym konkretnym przypadku, jeżeli pytasz o tą konkretną sytuację, pracownicy ochrony, którzy znaleźli się przed sceną, nie mieli całego obrazu sytuacji, czyli były takie ślepe miejsca, które Stefan W., jedno z nich, wykorzystał, było zasłonięte, czyli jakby żaden pracownik ochrony nie był w stanie kontrolować tego miejsca, tam gdzie on właśnie przeskoczył, ponieważ nie było tam oświetlenia, tam były takie ustawione namioty, tak przynajmniej jest według zeznań i całej jakby tej sprawy, więc on wykorzystał to i oni nie widzieli tego momentu, to świadkowie widzieli, jak on przeskakuje ten płot, natomiast nie skojarzyli jakby, że to jest jakiś niebezpieczny element. Drugie, były tam schody niepilnowane, czyli już jakby w tej strefie zero do samej sceny mieliśmy schody, które były i cały ten teren backstage'u nie był odpowiednio chroniony, także jakby wzrok, pracownicy ochrony byli w zasięgu wzroku, jeden drugiego widział, a jednocześnie obserwowali wszystkie elementy pod wszystkimi kątami, więc oni tak naprawdę nie widzieli tego sprawcę, nawet zbliżającego się do tej sceny. No i co najważniejsze, w momencie, kiedy mieliśmy tam ludzi na scenie, to dla ich bezpieczeństwa, za to, żeby ktoś się nie zwalił z tej sceny, ktoś kogoś nie popchnął niechcący, no bo, czy nie oparzył tym i tak dalej, ktoś powinien patrzeć i koncentrować się tylko tak naprawdę na tej scenie, więc a na pewno też pod kilkoma kątami, czyli jakby powinno być dwóch czy trzech agentów ochrony patrzących stricte na scenę w tym momencie, na to, żeby ujmować też obraz z kilku pozycji. Wtedy pewnie ta scena by była odpowiednio w miarę lepiej zabezpieczona. No. Bo tutaj akurat nawet na tych filmach w internecie, które są, widać, że no, Stefan W. około minuty chyba, tam 40 sekund już po swoim wykonanym zadaniu spacerował, no i nikt właściwie do niego no, nie podszedł, nie próbował go od razu bezpośrednio obezwładnić. Wiesz co, według... ponieważ nikt go nie za bardzo... ci ochroniarze stojący pod sceną, oni przynajmniej z relacji, które ja mam i które ja wiem, oni nie za bardzo w ogóle rozpoznali, że coś się wydarzyło. Również część osób na scenie bardzo długo nawet nie wiedziała, o co tak naprawdę chodzi. W związku z tym jakby ten moment. Tylko że jest dosyć duży też element czasu, który upłynął od momentu wejścia jego na
scenę, kiedy on się przedostał bezpośrednio do prezydenta Adamowicza i zadał ten cios. Więc tutaj jakby newralgii, spojrzenie pracowników ochrony było i patrzenie na ten akt jakby kluczowe. Ale tu też jest, pamiętajmy jedno, no tutaj już, wiesz, obrona przed nożem to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Więc trzeba zrozumieć jakby filozofię też działania sprawcy i pewnych zachowań ludzi na imprezach masowych, próbujących coś zrobić. Stefan W. sprawdzał od rana, jak działa ten mechanizm. On miał kilka w ciągu dnia, kilka możliwości zrobienia tego. Natomiast on miał pewnie w głowie jakiś tam plan. Natomiast problem polegał na tym, na tej imprezie, że nie zachowano ogniw bezpieczeństwa imprezy. Jemu łatwo przychodziło. To jest dokładnie to samo, co ostatnio widzieliśmy na Kapitolu. Ten tłum przeszedł jedną strefę, spojrzał, stanął na chwilę, nic się nie wydarzyło, nic się nie zadziało. Nie pojawiła się policja, nikt ich nie zaczął spychać, nikt nie zaczął z nimi walczyć, więc pojawił się następny etap. A jak zdobywali to pole, to czuli się coraz bardziej pewni. I dokładnie jest tak samo z mechanizmem działania Stefana W. To się powtarza zawsze i wszędzie. To jest tak samo trochę jak na meczach piłkarskich. Ja zawsze wiem, kiedy jest ten pierwszy etap, gdzie właśnie pum, i sprawdzamy, i kibice sprawdzają, sami są zdziwieni czasami. No, łatwo poszło, jednocześnie nic się nie dzieje. Ochrona nie reaguje, druga strona nie reaguje, policja się nie pojawia, a coś tam czasami może speaker powie. Natomiast to jest takie zdobywanie pola. No, jak zdobędziesz to pole, no to czym lepiej ci idzie, tym apetyt rośnie w miarę jedzenia. No. Dokładnie. A powiedz mi, według ciebie to był atak polityczny, czy bardziej atak szaleńca? O, no wiesz, no nie jestem psychiatrą, nie mam dostępu do akt, nie czytam tych wszystkich akt sprawy morderstwa, więc ciężko mi jest powiedzieć, na pewno inaczej. Morderstwo polityczne kojarzy nam się z tym, że ktoś wyłapuje takiego gościa, tak? To o takim przestępstwie politycznym, mordercy politycznym mówimy. Wie, że jest może coś tam lekko niezrównoważone i mówi, ale idź, zabij tego konkretnego i tak dalej. To jest inspirowane. Natomiast my, pamiętaj, że mamy dzisiaj obecnie bardzo dużo specjaliści od terroryzmu o tym mówią. My właśnie dzisiaj mamy taki etap dużych inspiracji i pojawiają się też osób szaleńców. I to bardziej myślę, przynajmniej w moim odczuciu, z tego, co czytam, co wiem, z postawy Stefana W. w śledztwie i tak dalej. Wydaje mi się, że on był dosyć mocno długo indoktrynowany i gdzieś tam w głowie rodził się to, widział pewne obrazy, widział te sugestie i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tak. A tam mówi, że platforma go tam uwięziła. Tak, tak, tak. I tak sobie ułożył w głowie, powiązał tą platformę i ten swój manifest polityczny gdzieś tam z tym prezydentem Pawłem Adamowiczem i ułożył ten plan do końca, że nagonka na prezydenta Adamowicza była dosyć spora. On miał dużo możliwości, oglądając media, słuchając ludzi z zewnątrz, na to, żeby mu się to ułożyło w głowie, to zrobił, więc to ciężko powiedzieć, że to jest morderstwo polityczne w takim sensie, jak to znamy, nie? Że ktoś kogoś zainspirował i powiedział idź i zabij tego, to raczej nie sądzę, nie, przynajmniej nie znam, natomiast no tak, mógł być inspirowany niestety. Tak jak to zresztą było teraz na Kapitolu, no to jest dokładnie to samo, no, nikt się tam nie spodziewał, że to prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale on też nie powiedział jasno, idźcie i zaatakujcie, nie? No, ale powiedział, idźcie i walczcie, no tam właśnie, w tym Kapitolu. No. No, poszli i zrobili. A powiedz mi, jakie wnioski można wyciągnąć no, z tych dwóch lat, które już minęły? Wiesz co, no właśnie mi się trochę wydaje, że jeżeli pytasz o naszą jakby kwestię, czyli jakby bezpieczeństwa i imprez, to niestety ta sprawa się trochę rozmyła. Właśnie mało skupiono się na sprawie i charakterze samej imprezy, a dużo znowu politykierstwa, politykowania takiego niestety
stricte, czyli jakby uderzania jedni w drugich, nie wiem, oczerniania Wośpiu i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy to był koncert Jurka Owsiaka w Wośpiu, czy to byłby koncert Caritasu. To i tak mogło się zdarzyć, nie? Więc to nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Ale jakieś wnioski, czy jakieś punkty, które mógłbyś wymienić, co należałoby studium przypadku, znaczy wybierzmy jako studium przypadku i co można byłoby poprawić po prostu. Wydarzyło się i jakie, co należy poprawić? No wiesz co, no przede wszystkim ja chciałbym, żeby w stylu angielskim powstał raport specjalistów z tego właśnie zdarzenia, w którym tak jak masz, nie wiem, opisane katastrofy Bradford, Stratford i innych takich przypadków, jakiś Hazel i tego typu rzeczy, gdzie wychodzą z tego pokaźne wnioski właśnie, co poprawić w prawie, w organizacji, w relacjach, w komunikacji, w służbach nadzorujących itd., itd. To od tego bym tak naprawdę zaczął. Nic takiego nie powstało, bo to znowu dla mnie to nie do końca jest jakiś tam fair, jakby ściganie jakichś policjantów z drogówki za to i tak dalej. No sprawa jest jasna i prosta, mówmy szczerze. No to podstawowy błąd i różnica między nimi między zajętością pasa ruchu w sposób szczególny, a ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych jest to, że tam opiniuje to tak naprawdę komenda wojewódzka Policji Wydział Ruchu Drogowego. I mówmy szczerze, w Policji, w Wydziałach Ruchu Drogowego, mówię to z pełną świadomością, policjanci wcale nie muszą dużo wiedzieć o bezpieczeństwie imprez masowych. Oni się znają bardzo dobrze na swojej robocie, czyli na ruchu drogowym, ale nie na bezpieczeństwie imprez jako samym, zarządzaniu tłumem, ryzykami, analizą ryzyka, psychologią tłumu i tego typu rzeczami, więc to jest już jakby sam element. Natomiast no przede wszystkim element nadzorczy i kontrolny również w ogóle imprez przez organy wydające zgodę. No ja wiem, że jedną z takich patologii, czy tam powiedzmy błędów tej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych obecnie jest taka patologia, a tego jest naprawdę cała masa, to jest kilkadziesiąt tysięcy imprez rocznie w Polsce, gdzie zdarza się tak, że nie wiem, burmistrz jakiejś gminy wydaje polecenie do swojego tam ośrodka kultury, który mu podlega, albo do swojego wydziału promocji w tym samym urzędzie gminy, który on ma, czy tam urzędzie miasta, żeby zorganizowali jakąś imprezę, gdzie zgodę na tą imprezę wydaje jeszcze Wydział Zarządzania Kryzysowego tego Urzędu Gminy, czyli jakby kolega koledze na podstawie polecenia tego wójta, a teoretycznie, czy tam burmistrza, a zgodnie z ustawą to ten burmistrz w ogóle powinien sobie jeszcze wysłać tam człowieka i się sam skontrolować, czy ta impreza była dobrze zrobiona zgodnie z jego pozwoleniem. Parodia taka, że oczywiście nikt tego nigdy nie zrobi, nie? No bo ciężko by było, żeby burmistrz na siebie samego wysłał kontrolę, nie? Do zaopiniowanej imprezy i jeszcze w ogóle napisał, że coś było nie tak, więc nawet jak wyślę, to tam będą zawsze laurki, choćby tam nic nie grało. No to jest jeden z takich elementów, natomiast w Polsce bardzo mało się kontroluje. Mamy coraz więcej spraw, również kierowanych do sądów, gdzie nagle się okazuje, że ktoś zrobił imprezę masową właśnie bez zezwolenia. A u nas tak naprawdę takich imprez się prawie nie kontroluje. Czyli jakby przedstawiciele urzędów miast czy gmin nie pojawiają się w ogóle, jeśli w ogóle się pojawiają, tych kontroli jest bardzo mało, na imprezach, które no, teoretycznie wiesz, że ktoś sobie robi. On jej nie zgłosił jako masówki, ale nikt nie kontroluje tego, że na tej imprezie jest właśnie na przykład 5 tysięcy ludzi, 6 tysięcy ludzi i tak dalej. Nie, no, zgłaszał, że tam będzie tam 800, tam żadna masówka i nagle się robi z tego masówka. To jest patologia. Ja myślę, że drugie tyle, jak jest imprez masowych, to drugie jest tyle imprez, które nie zostały zgłoszone jako masowe, a powinny być. Czyli uważasz, że... Ale wiesz, inaczej. Wiadomo, że życzliwych nie brakuje, tak? Więc to, co mówiłeś, że
nie zgłoszą i jakoś przejdzie, no ale są życzliwi, którzy poinformują odpowiednie służby, że jednak się odbywa takie coś. No tak, ale wiesz, żeby to udowodnić jeszcze, to to, że tam się zjawi życzliwy, to jeszcze w tym momencie musi się zjawić jeszcze jakiś ktoś, kto w tym, w trakcie tej imprezy to skontroluje. Zrobi na przykład jakiś, ma do tego uprawnienia i zrobi na przykład, no, nie wiem, zdjęcia i tak dalej. No, zatrudnić trzeba później firmę, która zliczy tych ludzi, jakiegoś biegłego, który zrobi to i zaopiniuje i w ogóle ktoś to wyśle do organów ścigania. Tylko nikomu się tego nie chce robić. To jest tak samo jak z kontrolą Agencji Ochrony. Mówmy szczerze, no, wydziały postępowań administracyjnych przy komendach wojewódzkich, no to mówmy szczerze, no to są tak okrojone już liczebnie zespoły policjantów, że oni poza kontrolowaniem SUFO, gdzie jest broń palna, nie mają już czasu na kontrolowanie reszty agencji ochrony. Oni się zajmują tematem na przykład właśnie bezpieczeństwa imprez masowych, jak się coś tam stanie, albo no już właśnie jak życzliwy złoży jakiś tam donos, że ta agencja ochrony tam nie dość, że miała zatrudnić 100, zatrudniła 30, jeszcze z połowa była karanych i jeszcze, a druga połowa nie miała w ogóle świadectw, nie? No, no to wtedy jakby z tym, natomiast to są, tych policjantów jest dużo za mało, żeby kontrolować te agencje ochrony, a już policjantów, którzy niestety mają też dobrą wiedzę o bezpieczeństwie imprez masowych, jest naprawdę, no niestety coraz mniej, no. Takich wyszkolonych policjantów. Mówię to znowu z pełną świadomością. Dzięki, Marcin, za rozmowę, za poświęcony czas, no i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Tobie również i wszystkim oglądającym nas. Dzięki, do zobaczenia. We'll be right back.